A widzicie Państwo, tutaj też ksiądz pewien, kobieta mówi, że odkładał słuchawkę, że jak ktoś dzwonił i był pod wpływem alkoholu. Kobieta mówi, że trzeba rozmawiać, no i słusznie, trzeba rozmawiać, bo być może to jest jedna, jedyna okazja, także nie ma co się podniecać, jak ten Mareczek hipochondryczny, bo on jest... agresywny, hipochondryczny i taki durnowaty, że jak coś w danym momencie jest nie po jego myśli, no to on nawet raz telefonem rzuci. Także wiecie Państwo, nie wolno człowieka zostawić. Nie wolno. Ktoś musi czuwać przy chorym i musi podawać środki. To trzeba, to jest też pielęgnacja. Niestety musicie zorganizować. Także księża popełniają błędy i tu babka mówi w Radio Maria, że która nam się bardziej podoba, ta pewien ksiądz odkłada słuchawkę, bo ktoś dzwonił i był palką. Nie wolno tego Panie robić. Krzysztofie, pozdrawiamy serdecznie i jeszcze być raz może to była jedyna okazja słuchających właśnie. Nas, podajemy numer telefonu, telefonu zaufania, Pani Jadwigo. To jest numer 71 347 91 54 i jest też strona internetowa www.akitafundacja.pl. Akitafundacja.pl. Akita to jest od objawień maryjnych w Akita, w Japonii. Musimy już kończyć. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję Pani za przybycie do Radia Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Tu Radio Maryja. W Polsce, jak i w krajach bałtyckich będą stacjonowały w trybie rotacyjnym cztery bataliony, które będą stanowiły istotny element trwałej obecności NATO na wschodzie, powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Szef resortu spotkał się dziś z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, który przybył do Polski, aby rozmawiać na temat przygotowań do lipcowego szczytu sojuszu w Warszawie. Minister obrony Antoni Macierewicz powiedział, że podczas spotkania została poruszona kwestia stałych składów uzbrojenia, które mogą być w Polsce. Podtrzymał także deklarację, że Polska w ramach solidarności z członkami NATO wyśle fregatę Kościuszko na flankę południową. W ocenie szefa resortu obrony warszawski szczyt NATO będzie miał przełomowe znaczenie. Jestem absolutnie przekonany, że szczyt NATO w Warszawie będzie miał przełomowe i historyczne znaczenie, a dzięki Pana przywództwu i jedności wszystkich członków NATO, bo jedność w sytuacji, w której się obecnie świat znajduje, jedność NATO jest najważniejsza. Sekretarz generalny NATO stwierdził, że warszawski szczyt NATO odbędzie się w czasie, kiedy Rosja staje się coraz bardziej asertywna, a na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej rośnie przemoc. Dodał, że sojusz musi odpowiadać także na zagrożenia cybernetyczne i balistyczne. A szczyt NATO odbędzie się w Warszawie w dniach od 8 do 9 lipca. Rząd zajmie się dziś projektem zmian w ustawie o systemie oświaty, który zakłada m.in. likwidację sprawdzianu dla szóstoklasistów. W miejsce sprawdzianu od roku szkolnego 2017-18 Centralna Komisja Egzaminacyjna ma udostępniać gimnazjom testy diagnostyczne. Szkoły będą mogły z nich skorzystać wedle uznania w celu wstępnej oceny wiadomości i umiejętności uczniów rozpoczynających naukę w pierwszej klasie. Poseł Marzena Machałek, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, pozytywnie ocenia zmiany, jakie planuje wprowadzić rząd. W zasadzie decyzją zapadła, że egzaminów w takiej formie po szóstej klasie szkoły podstawowej już nie będzie. Zresztą należy też poczekać na wynik konsultacji. Na koniec czerwca pewnie pan minister przedstawi wynik konsultacji i będziemy wiedzieli, czy szkoła podstawowa skończy się po szóstej klasie, czy po ósmej, bo przecież takie też są plany. Więc tym bardziej wydaje się, że jakby mnożenie dodatkowych egzaminów, które niczego nie wnoszą, jest niepotrzebne. Rzeczywiście Centralna Komisja Egzaminacyjna opracuje pewnie jakieś testy, które będą badały wiedzę i poziom kompetencji. Raczej będzie to badanie poziomu kompetencji, ale nie będzie to taki egzamin, jaki był po szóstej klasie. Projekt przygotowany przez MEN zakłada również możliwość odwołania się od wyniku egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Dodatkowo doprecyzowujące przepisy dotyczące kształcenia uczniów przebywających za granicą. Projekt uściśla także kwestie dotowania przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne.
W Warszawie oraz 10 innych stolicach europejskich trwa protest przewoźników drogowych. To sprzeciw wobec narzucanych przez Niemcy i Francję firmom przewozowym z innych państw przepisów o płacy minimalnej w wysokości 8,5 euro za godzinę. Inicjatorem międzynarodowej akcji protestacyjnej jest Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Transportowcy wskazują, że przepisy mają na celu wyeliminowanie ich z europejskiego rynku przewozów oraz naruszają zasady uczciwej konkurencji. Protestujący m.in. właśnie z Polski, Portugalii, Hiszpanii oraz Czech przekażą dziś wspólne petycje adresowane do prezydenta Francji oraz szefa Komisji Europejskiej. Domagają się zdecydowanej interwencji zarówno Komisji Europejskiej, jak i rządów narodowych. W Warszawie odbyła się już pikieta przed ambasadą Francji. Za godzinę protestujący będą demonstrować przed budynkiem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Jerzy Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, liczy, że protesty na skalę międzynarodową przyczynią się do rozwiązania problemu. Nie tylko dotyczy polskich przewoźników, tylko przewoźników z innych państw, którzy mają podobny problem jak my. Nie mamy ochoty łamać naszego polskiego prawa, tak jak przewoźnicy z innych państw, tylko po to, żeby dostosować się do nowych, nieuzgodnionych w Komisji Europejskiej ograniczeń stosowanych przez Francję, która kopiuje skutecznie niemiecki model. Nasza skuteczność będzie też zależała od determinacji naszych władz. Przed bo najpierw Niemcy, a potem Francja. No i Jaśko tak gadał, Naświetliłem jemu problem. Obiecał, że zajmie się tą sprawą. Przepisy o płacy minimalnej dla zagranicznych firm wykonujących przewozy na terenie Niemiec obowiązują od 1 stycznia 2015 roku. Podobne zasady we Francji mają wejść w życie 1 lipca. Poparcie dla koalicji dwóch największych bloków politycznych, CDU, CSU i SPD, tworzących rząd kanclerz Angeli Merkel, spadło po raz pierwszy w historii RFN poniżej 50%, wynika z sondażu Instytutu INSA, o którym poinformował we wtorek Bild. Obie partie chadeckie, CDU i CSU, cieszą się poparciem 30% wyborców, co stanowi pół punktu procentowego mniej niż przed tygodniem. Na SPD chce głosować 19% elektoratu, co oznacza spadek poparcia też o pół punktu. W wyborach do Bundestagu na jesieni 2013 roku chrześcijańscy demokraci dostali 41,5% głosów, a SPD 25,7%. Obserwatorzy niemieckiej sceny politycznej wskazują na kontrowersyjną politykę imigracyjną jako jeden z powodów spadku popularności partii tworzących koalicję rządową kanclerz Angeli Merkel. Zły wynik chadeków jest też skutkiem ostrego sporu między CDU a CSU o podejście do problemu uchodźców. W kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, tylko rano miejscami zachmurzenie małe, przelotny deszcz i burze, miejscami z gradem. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 24 do 27 stopni, a miejscami w dolinach górskich oraz nad morzem od 21 do 24. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą wschodniego. Na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, północno-wschodni, podczas burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. W rejonach występowania burz u osób wrażliwych na bodźce atmosferyczne może pojawić się drażliwość. Wysoka temperatura może być przyczyną senności, znużenia, osłabienia sprawności fizycznej i obniżenia efektywności pracy umysłowej. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hektopaskali. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych podejmiemy temat, jak być z dzieckiem niepełnosprawnym. Na to pytanie odpowiedzą nam nasi goście. Pani Maria Kruz, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Janusza Korczaka w Toruniu. Pani Agnieszka Wyrwas, wicedyrektor do spraw kształcenia podstawowego i gimnazjalnego. Pani Grażyna Kamińska, wicedyrektor do spraw kształcenia ponadgimnazjalnego. Pani Anna Pawluczuk, neurologopeda i pani Katarzyna Kiewska. Mam kurczaczka, mam, bo to jest... Początek rozmów w Radiu Maria i Telewizji trwa o godzinie 18:15. Na pewno niełatwe, ale... Dla małżonków, ale łatwiejsze jak ten Dawid Mareczek, bo to całkiem do niczego. Bogusza, namiestnika dzisiaj mamy taką poezję Aleksika Zberu, proszę państwa. Co to za postać i taka książka Daltonia. Serdecznie zapraszamy. Aleksika Zberu urodził się 29 lipca 1936 roku w rodzinie chłopskiej na Podlasiu. Syryjskie dzieci doświadczone dramatem wojny w sposób szczególny będą to modlić się o pokój. Na Podlasiu kończył Wydział Prawa UW
i debiutował w dwutygodniku Kameda. W roku 1964 wówczas też w ogólnopolskim turnieju poetyckim ogłoszonym przez Organizację Młodzieżowej Polskiej Rady z okazji 20-lecia PRL zdobył trzecią nagrodę za się w plebiscycie radiosłuchaczy kończącym ten turniej nagrodę pierwszą. W roku następnym publikował w LSW witrynę poetycką Dzięciowy oraz wydanie lubelskim tomik poezji PT Ognie w śniegu. Kolejny zbiorek jego wierszy Arka bezludna ukazał się nakładem wydania lubelskiego w roku 68. Daltonia, czwarta pozycja książkowa Kasperuka, jest jednocześnie pierwszą próbą wkraczania w dziedzinę prozy poetyckiej. Daltonia. Myślę tylko o Wołodyjowskim, jak rodziły się dzieje małego rycerza, kreślone piórem Henryka Sienkiewicza, opisuje Barbara Wachowicz. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Taka poezja, proszę Państwa, taka poezja. Zanim zaczniesz drążyć mój czas. No troszeczkę prozą pisane, niebawem zanurzysz się w dziurawą cienistość mojego ogrodu, gdzie obok wydelikaconych kultur zakotwiczyły się zgrzebne chwasty. Bo musisz wiedzieć, że przez wiele niecierpliwych lat próbowałem wyhodować kwiat ludzkich marzeń, zieloną różę, zakwitającą czernią. Pragnąłem wzbić się za pomocą jedynego pióra na wyżyny i bezpośrednie sąsiedztwo najcieplejszej z gwiazd słońca i dlatego nie tęskniłem do przetartych dróg otwierających się w kierunku horyzontu. Brnąłem przeto samopas stepem mojego dzieciństwa i przez polany młodości modliłem się do baranka oskalpowanego w godzinę lamp naftowych i nietykalnych łyżek. Klękałem przed olchą z trzaskaną piorunem, która przedtem przysłaniała chmury dźwigające mannę z puchniętego ogrodu i dziękowałem ojcu za to, że nigdy żadnemu z bogów nie ofiarował nie tylko własnych dzieci, ale ich skąpego pożywienia, a później pokochałem nie tę, którą powinienem, dziewczynę miłością tak wielką, że aż graniczącą ze zbrodnią, gdyż przyznałem rację zaprzeszłym książętom i księciu prozy Hemingwayowi. Książę prozy Hemingway, zapamiętajcie, co widząc zaśmiały się woskowe zboża dźwięcznym ziarnem, zaszumiały mydliny jezior Szuwary, czyli Podlasie jakby, prawda, i tylko milczał księżyc ociemniały, księżyc oniemiały, nazywany przez poetów zakrętem cudzych promieni. No tak, uciekłem na zagony czerniałe pod śniegiem, gdzie głaskałem pszczoły, lecz one, nawet za cenę własnego istnienia, odgryzały się od kwiecistych kielichów i zadawały mi ból. Więc zabijałem oklaskami spłaszczone motyle i pogrążałem się w las, bo na mój widok pływające ptactwo pospiesznie wykreślało na zmęczonej wodzie zarysy świerków. To tylko, proszę Państwa, Daltonia, to tylko początek tej Daltonii. Kraina Daltonii poczęła się w moim ogrodzie. Skoro nie mogła narodzić się pożądana róża, musiał ktoś umrzeć między kolejnymi lawinami, a śmierć jest zawsze banałem, jak wiele innych zdarzeń. Dlatego myśli bohatera i stwierdzenia narratora zahaczały się raz po raz o zamki otwartych drzwi. Tak jak u nas były otwarte drzwi, Janek Maciej zadzwonił na pogotowie, pogotowie go wywiozło, proszę Państwa, i się zaczęło. Ale miejscami wkraczały na bezdroża i wówczas ocieplało się w skalnym pustkowiu, choć mróz przybierał na wadze i udeptywał rtęć w nieistniejących termometrach. No tutaj jest dużo, moje drzewo, jak widzisz, nie wrosło stulecia skał i błękitu. Pragnę uznać, no dużo tego jest. Kraina Daltonii, Daltonii, Daltonii. Hemingway, jeżeli już musisz odejść, czy musisz koniecznie zabić swojego konia i żonę i spalić siodło i zbroję? Hemingway, no właśnie, czyli widzicie Państwo,
Hemingway. No. No, człowiek, który właściwie to ja nie wiem, gdzie on się urodził, ten Kasperuk, czy on się urodził gdzieś może, bo on tutaj Podlasie. W rodzinie chłopskiej na Podlasiu. No ale tutaj nie jest powiedziane, że gdzieś w Anglii, Ameryce, Białystok. No. Nakładem Iskier ukazały się ostatnio następujące debiuty poetyczne. Kasperuk. Ja jeszcze tutaj mam taki dziennik, almanach podlaskich, proszę Państwa, poetów. To zobaczymy, czy tam jest Kasperuk. Słucham, co tam. Jaki hipopotam. No. Co jest? Co tu głośno? No cześć. No, jak się pani czuje? Ja się dobrze czuję, no bo wiesz, ja te burze to lubię i mrzawkę lubię, pogodę angielską lubię, chociaż wiesz, no nie jest tu Anglia, bo tu w tej żebracznicy wielkiej tylko żebrzą, tylko coś chcą, a żeby z siebie coś dać, żeby poezję tworzyć za darmo, to tylko chcą te grosze i liczy ten Głogowski Maciej w Tok FM, świątek, piątek i niedziela, o tym biznesie i o tej ekonomii. Głowa mnie boli od tej ekonomii. No właśnie, jak się ten nowy telefon sprawuje? Bo jakoś tak nie widzę, żeby były nowe filmiki. A ludzie czekają na nowe filmiki. Czekają, niech poczekają. A czy ty wiesz, że ta biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego to była przez 4 dni zamknięta? Dzisiaj dopiero... Tak. Czy to święta maryjne? Przez te święta maryjne ja podejrzewam, bo dzisiaj dopiero od 15 jest czynna, była wczoraj nieczynna, była przedwczoraj nieczynna i jeszcze przedwczoraj, bo tam była jakaś konferencja, a wczoraj to może była nieczynna dla katalogów, dlatego komputery może stały. No mniejsza z tym, ja ci coś powiem, pokłóciłam się wczoraj na Koszykowej 28 w tej bibliotece, która po narodowej jest bardzo dużą biblioteką, ale tam można włączyć kartę, można filmy wrzucać, prawda? I tam jest tak, katalogi, komputer, potem jakieś 3-4 stojące. Ja mówię, proszę pani, ja tu na stojące nie mam zamiaru na komputerze. Jak mam godzinę, 2-3-4, ja tu nie będę tyle stać. A tamten zajęty, a to na cały dzień, a tu jakaś babka usiadła, to ja będę czekać, kiedy ona zejdzie za 3-4. Także słuchaj, na tej Koszykowej to oni mieli w jednej grupie te komputery, co mogłeś siedzieć cały dzień. A oni je porozrzucali pomiędzy komputery z katalogiem. Ja już dostałam wczoraj 2 adresy e-mailowe i napiszę okrzan do dyrektora, że kiedyś było biednie tu w Warszawie, ale było dobrze, bo to było na parterze i ktoś wiedział, ten ma 2 godziny limitu, dobrze, to ten czekał, czasem było wolne, a teraz jest dramatycznie źle, komputery są ekstra takie, wiesz, chociaż one wolno chodzą, zauważyłam, bo na dobre i szybkie są, bardzo szybkie. A słuchaj, a No. Bo pani była niezadowolona z tej Koszykowej, bo pani najlepiej się na mówię czuje, tak? Najlepiej na buwie, bo tam są i studenci, to chociaż wiesz, jest z wioski na jadzie. Ale słuchaj, ja ci coś powiem. Jeszcze byłam przedwczoraj też i wczoraj chciałam, ale już czasu nie miałam, do tej Narodowej Biblioteki. Tam mają fajne komputery i w korytarzu masz 20 komputerów bez legitymacji, ale że ja mam legitymację, to jeszcze mogę pójść dalej. No ale wiesz, wczoraj nie miałam czasu i po prostu proszę ciebie, takie filmy puszczać, to jest też duża odpowiedzialność, bo ja mam jeszcze ze 100, jak nie 200 filmów do usunięcia, takich drobnych. Ja mam tam 34 tysiące, to się nie boję. Ale tam jest coś takiego, że film zawiera prywatne zawartości, to znaczy kawałeczek muzyki, jak robię radio Conchita, a tu gdzieś mi w tle gra jakaś muzyka, piosenka, to oni już... Ale to nie powinna się pani przejmować. Ja panią zapewniam, że mnóstwo ludzi, którzy wstawia filmy na internecie, to są fragmenty piosenek. Ja nie wiem, kto panią tak straszy, ale dziś się pani nie da. Ale jest, słuchaj, jest na menedżerze, proszę cię, ale mi też powiedział Marek Zajączkowski to samo, co mówisz, że żeby jak jest tego, ale słuchaj, jak będzie tego bardzo dużo, to wiesz, oni mogą się mścić i jeszcze coś. Także wiesz, jak takie byle co, to ja tam usuwam, a natomiast tutaj w kadrze Marta Dobosz śpiewała, był wernisaż na Gotarda, proszę ciebie, i jest na menedżerze wykazane, że zawiera elementy prywatne. No to więc może jakiś obraz
był w tle, ale jak Marta Dobosz śpiewa Johna Lennona, Imagine, czy coś takiego, to może też i to być, że zawiera elementy prywatne. No to po co takie głupoty nam to potrzebne są? No tak, ale jak pani przecież pokazywała te zdjęcie do legitymacji, do tej karty do WW, no to pani występowała w takiej czapeczce uśmiechnięta, a ten mongoł, którego pani zastosowała tą kartę za 10 zł, to podobno pozował na Golasa. I dlatego być może oni się, nie wiem, pomawiają się czegoś, że to są jacyś dziwni ludzie. Przestań. A ten mongoł to jest taki durnowaty, że on właściwie w pełni nie korzysta z tego, bo muszę mu zabrać, wiesz, numer legitymacji i to hasło, to jakiego nie będzie, to chociaż sobie skorzystam, bo to wiesz, 3 godziny, a on taki głupawy, nie rozumie, że 3 godziny, a te komputery bardzo szybko chodzą, mają jakąś taką na dużo KGB na sekundę, to jest bardzo KGB. Dobre. A co masz z tym wspólnego KGB, mój Boże? Bo wiesz, bo GB to jest niby pamięć, pojemność, ale to jeszcze i na sekundę, to jeszcze to się... Ale jakoś, no właśnie, ale jakoś ostatnio się pani przestała odzywać. Myślałam, że się pani obraziła, czy pani... Nie, ja cały czas tworzę, proszę ciebie, nagrywam audycje, teraz taki przegląd też takich różnych rzeczy robię, jestem dobroczynna, jestem, dużo rzeczy dobrych zrobiłam, teraz szukam takiej karty jednej też, w międzyczasie przeglądam i te książki, to komentuję, taki Kasperuk pisarz, co on tutaj napisał, już cały jego życiorys przeglądam, szukam książek, też tutaj te krowy takie były tu powypieprzały, ale dobrze zrobiły, ale i niedobrze, bo to wiesz, jak jest pełno tych starych książek, ten Janek Witek kochał się w książkach, on mówił, że on miał 10 razy więcej tych książek, jak mieszkał na Brazylijskiej, potem się tutaj na Saską przeniósł, bo już nie miał tych pieniędzy, żeby to wszystko opłacać, ale w tym jednym pokoiku to tych śmieci, tych książek jest tak dużo, by to wszystko, wiesz, to ja mam tutaj też wielką frajdę i dopóki co tu jeszcze jesteśmy, to nagrania prowadzę, Radio Koncita, żeby ludzie wiedzieli, co to takiego, no dobrze, jest. Ale to dobrze, że pani właśnie w tym swoim radiu obsmarowała ten klub księgarza. A tam jest, bo ja nawet nie pamiętam, kiedy to było, chyba ze 3 lata temu. No nie wiem, jakoś tak... Słuchaj, bardzo dobrze, bo ten taki Artur, ten z brzuchem, to oni co dopiero tam zaczęli chodzić, bo tam oni potrafili, te kanapeczki tam się najedzą, napiją, wiesz, ale ja honorowo nie chodzę, bo ja nie mam zamiaru 2 godziny siedzieć, bo to jest naprawdę strata czasu i on, na jego mordę jak się spojrzeć, to jest jakiś, mówią, że Żyd, że jest strasznie chciwy i zły, no to jak gdyby co, no to on. No tak, ale chodzi o to, że dzisiaj jeszcze jest, to znaczy, to dzisiaj będą nowe filmiki, z tego co pani wie, tak? Będą, ale... ja dzisiaj dużo wrzucę, bo ja tu mam zaległe na kartach, bardzo ciekawe nawet, proszę ciebie, wyjątkowo ciekawe filmiki, tu powrzucam i tak dalej, ale wiesz... To może niech pani właśnie tak... Może właśnie będzie mówiła o tej pseudo-bohemie częściej, tak, ale wie pani, a chodzi o to, że jeszcze dzisiaj pewnicarz będzie pani na ulicy Tarczyńskiej, Sztuka Wymiaru się nazywa, na Ochocie. Nie idź tam jakieś byle co, tam nawet wody nie wypijesz, jak będziesz mdlał. No dobrze, ale może się przydam jakąś wdowę, żeby ją cucić. Słuchaj, czasem jak coś ładnego jest, to ja jej potrafię przez szybkę, tak żeby nie było odblasków i wejść i bez wernizażu. No pani jest w takim podglądactwie, przecież pani konduktorowi kiedyś dała w Ełku w Suwałkach te kasety pornograficzne, żeby tak, go przekupić. Tak. On jeszcze mówił, że tak boi się, że żeby ta żona nie zobaczyła, co on będzie oglądał, wiesz. No ale no dobrze, te kasety były na chodzie i one kosztowały sporo. Stare dobre czasy, to pani je pewnie przywiozła na balonie ze Szwecji, tak. No, a słuchaj, a te twoje grube te szafy nie powypadały z tego balonu tam przypadkiem? No, nie, one rzucały te woreczki, wie pani, woreczki, żeby ten obciążyć. Foliowe, tak, żeby onucki miały, pradziadkowie, onucki miały na nogi, bo śmierdzą. No dobrze.
Także słuchaj, ja na razie tu się kręcę, zaraz o tej 13 będzie w Radiu Maryja, obudź się Polsko, ma jeszcze to i już szybko do WW jadę, nawet jak na Tarczyńską ten wernisaż, to tym bardziej nie pojadę, ale ten Wojtek, ten łysy taki durnowaty, proszę ciebie, to nawet nie o to chodzi, ale on 4 godziny je obiad, idzie na 12, potem koło 5, żeby do niego dzwonić, ja mówię, ty cholero, ile ty żresz, kartki masz na skarb państwa, ludzie mają tylko jakiś zasiłek, a ty masz jeszcze 10 zł na dzień, czyli 300 zł miesięcznie i ty żresz 4 godziny i co? I nawet do ciebie się nie można. Także wiesz, ja zobaczę tam w internecie, może jakiś znajdę wernisaż, bo tam jest Art Info przecież. Ale nawet mi się często nie opłaca lecieć i tak oceniam, mówię, czy warto, czy nie warto. No. No to jeszcze jak to pani powiedzi, bo może jutro będę z taką pewną ponadto mi to nic nie malować, bo mam taką malarkę, ona się nazywa Marta i ona powiedziała, że ja mam ładne rysy twarzy, że mam ładne oczy. No ładne, że... masz, powinieneś się reklamować i tutaj coś, 2-3 słowa o wystawie i filmować coś na głowę, czy tak, czy siak. No dziękuję. Ale ty się pytaj, bo one wiedzą, gdzie są wernisaże, nawet takie, których nie ma w internecie. Ja wiem, ale one chcą mnie, chcą mnie namalować, ale chcę też powiedzieć to, że jutro jest w Galerii Starej Spas i w Staromiejskim Domu Kultury. Są dwa wernisaże na Starówce, ale to jutro. Dobrze, dobrze, to ja pójdę. Poczekaj, to w tej starej i to o 18? Tak. To dobrze, bądź w tej starej, bo ja ci coś powiem. W tej starej to jest kiepsko. Bardzo ładnie jest, tam właśnie, wiesz, jest szybko, krótko i szybko, tylko że oni ostatnio ze 25 minut spóźnili się i nawet... A weźmie pani kurczaczka? No wezmę kurczaczka, ale wiesz, ten kurczaczek chciałby ciasteczko zjeść, bo to dziecko, a jutro jest dzień... Ale nie, bo ten kurczaczek, to ma, wie pani, kurczaczek ma traumę po tym, jak mu zabronili te kurczaczki jeść w tej namazowieckiej, bo niech pani nie karmi tymi ciastkami, a poza tym jeszcze była ta sytuacja, że ta Litka Lipska to chatkę prowadzi w parku z Kaleszewskim, co pani bardzo zabawnie to powiedziała, że ona pod tym dachem biuro ma. No tak, tak, tylko że to wiesz, i kołderka jest za krótka i daszek nie obejmuje, także jak deszcz pada, to ona lepiej, żeby miała szczękę tą górną, dłuższą niż tą dolną, to wtedy ona by powiedziała, no mnie na podo. A tak jak ta dolna jest większa, kuchipopotama, to wtedy na nią napada. No a ona jeszcze długo pozostanie? No jeżeli ona tu pozostanie, bo ona, no już teraz to będziemy, jak będzie ta sprawa w sądzie, to ona mi się tutaj bardzo przyda, jako szczekaczka. No dobrze, no to kończę i mam nadzieję, że dzisiaj jakiś akcent, jeśli pani... Nie, no może na pewno będzie coś lepszego jak ta Tarczyńska, ale tam, ja nawet nie wiem, czy ja tam w środku byłam, tam jakieś malutkie coś takiego na paznokieć. No tak, ale to nigdy nie wiadomo, ale wie pani, to jak będzie pani grzeczna, jak będzie pani na tyle grzeczna, to może pani jakiś akcent, jakieś oko puścić, czy pozdrowić mnie w tym filmiku, bo ja lubię, jak pani mówi o Filipie i pani pozdrawia. Dobrze, tak, dobrze, tak, tak, tam nawet to jest gdzieś dwa razy, tak, trzeba patrzeć. No, to pozdrowie, no, dobra. No to słuchaj, życzę miłego dnia i do zobaczenia. No pa, cześć, hej. Także widzicie państwo, jest 11:30, a ja tu jeszcze nie dowiedziałam się, co to jest ten Kazberuk. Czy ten Kazberuk to jest podlaskim pisarzem, po prostu bezpośrednio z Białegostoku. Gdzieś miałam taki almanach, proszę państwa, i teraz oczywiście, że ja tak nagle do niego nie dotrę. No ale ten almanach był bardzo dobry pisarzy, bo ja tutaj też komentowałam, no i to chyba jest to. A nie no, figa z makiem. Proszę państwa, komentowałam tutaj taką pisarkę z Anglo-Ameryki Białystok. Komentowałam pisarkę Annę Romanowicz. Anna Romanowicz. I ona też pisała kabarety. Bardzo dużo różnych kabaretów. To jest bardzo dobre, bardzo mądre. Także proszę, proszę być z nami. Proszę być tylko z nami. Będzie dobrze.
Ja myślę, że będzie dobrze, gdy nadaje oczywiście nasze radio. Talk FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Talk FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra, proszę być z nami. Także u nas jest, proszę Państwa, tutaj są dobre opcje, u nas tutaj jest wszystko ok. Radio ok. Radio ok. Talk FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Radio ok. Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Radio ok. Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Radio ok. Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. No i proszę być z nami. Będzie bardzo dobrze, gdy nadaje nasze radio Conchita. I buziaczki, i oczywiście, że proszę jeść kaczki. Buziaczki i proszę jeść kaczki. Ogłosi na stałe wakacje. Cudowny czas letniego wypoczynku, nabierania sił i spotkań z drugim człowiekiem, w rodzinie, z kolegami i koleżankami. Ten czas jest darem od Pana Boga, który chce, abyśmy zawsze i wszędzie byli głosicielami dobrej nowiny. Dlatego bardzo gorąco zapraszamy Was na ostatnie w tym roku szkolnym nasze regionalne spotkanie. Już 19 czerwca w niedzielę pielgrzymować będziemy do szczególnego miejsca, w którym króluje Matka Najświętsza, do Niepokalanowa w Archidiecezji Warszawskiej. Rozpoczynamy spotkanie koncertem w wykonaniu Armii Dzieci o godzinie 14. Msza Święta sprawowana będzie na ołtarzu polowym o godzinie 15. Oczywiście nie zabraknie także naszej wspólnej modlitwy różańcowej i spotkania z Magdą Buczek, założycielką podwórkowych kółek różańcowych. Kochani przyjaciele, przybądźcie koniecznie do Niepokalanowa. Wspólnie podziękujemy Maryi za kończący się rok szkolny, za naszych nauczycieli, kolegów, koleżanki i poprosimy ją o potrzebne łaski na czas wakacji. A od świętego Maksymiliana nauczymy się prawdziwej miłości do Niepokalanej. Księży, rodziców, opiekunów, siostry zakonnej, jak zawsze, prosimy o pomoc w zorganizowaniu wyjazdu na nasze spotkanie. Do zobaczenia w Niepokalanowie. Przed nami kolejne informacje. Uwaga Sulęcin i miejscowości okoliczne. Parafia świętego Henryka organizuje wyjazd. Zapisy u pani Jadwigi 604 794 013. 604 794 013. Zapraszamy także miejscowości Wędrzyn, Trzemesno, Grochowo, Pieski, Jagielnik oraz Żubrów. Z gorącym pozdrowieniem przenosimy się do Szamotu, uwaga Szamotuły. Przy Bazylice Matki Bożej Pocieszenia świętego Stanisława Biskupa i Męczennika trwają zapisy na Jasną Górę. Przyjmuje je pan Aleksander, numer telefonu komórkowego 514 765 235. 514 765 235 i telefon stacjonarny 61 292 2946. 61 292 2946. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo? Halo? Tak, bardzo proszę. Z Białego Stoku, koło przyjaciół Radia Maryja. Chcę zakomunikować, że organizuję wyjazd do Częstochowy na 9-10 lipca. I chętnych zapraszam do zapisywania się. Tak, Białystok, parafia? Ducha Świętego. Ducha Świętego. O, to tam, gdzie ja też śpiewałam. Tak, parafia 510. Tak, 510. Ja też tam 860. Tak. 860. 300. 300. A stacjonarny po 19. 85. Tak. 7. 412 tak. 087 510 860 300 i stacjonarny 85 741 2087, tak? Tak, w niedzielę? Każdą niedzielę od godziny 8 do 14 w sali świętej Marty w Dolnym Kościele można się zapisywać. W
sali świętej. Tam jest galeria w sali świętej Marty. Bardzo dziękuję, jest pani Alicjo. Z Panem Bogiem i Maryją. Z Panem Bogiem, Bóg zapłać. Dziękujemy ślicznie. Kolejne informacje. Uwaga, Żyrardów i miejscowości okoliczne. Parafia świętych Cyryla i Metodego organizuje wyjazd. Zapisy w bibliotece parafialnej we środę od 16 do 18. I Maryją. I także numer telefonu do pana Henryka 697 499 798. 697 499 798. I telefon do pani Wandy 603 461 329. 603 461 329. Z Panem Bogiem i Maryją. Słuchaj, co ważne. Co w ogóle przyszło, żeby zgodzić się na taki układ, no? No, i nie miała wyjścia, sam zaproponował. Taki jest zapalonym kibicem, że no, chyba jest pewny, że nie będzie sprzątał, tak? Dobrze, to wyjaśnij mi tę sytuację, Natalia. Twój narzeczony, jak ma na imię? Marcin. Powiedział, że jeśli Polska nie wyjdzie z grupy, to będzie przez miesiąc sprzątał mieszkanie. Tak. A ty jesteś taką patriotką, że mimo wszystko i tak będziesz kibicować naszym. Tak, dokładnie. Już się poświęcę i posprzątam z nim to mieszkanie, jak żeby tylko wyszli z grupy. Okej. Okay. Natalia, to w takim razie specjalnie, tylko i wyłącznie dla ciebie, zestaw kibica, który na pewno ułatwia kibicowanie. To jest szalik, to jest duża flaga, flaga dał to także specjalnie dla ciebie. No nie wiem, co mam powiedzieć, to kurczę, no dasz radę z tym sprzątaniem, Natalia, prawda? Poradzisz sobie. Tak, myślę, że sama sobie poradzę. Duże jest to mieszkanie do sprzątania? Dużo tam jest do ogarnięcia? Nie, średnie takie, standardowe. No ile? Tam 50-40 metrów? No, może troszeczkę więcej. No aha, to za 100, plus tak? Plus tam kuchnia, łazienka. Dasz radę, dzielna dziewczyna jesteś, a Polska i tak wyjdzie z grupy. Dokładnie, Natalia, do broju Polska. Zestaw kibica dla ciebie, a kogo chcesz pozdrowić? No oczywiście pozdrawiam swojego narzeczonego Marcina, który no niestety no 10 razy o tym samym, no i pozdrawiam rodziców, którzy 10 razy o tym samym i próbują coś tam słuchać radia, ale nie wiem, czy im tam wyszło. Na pewno to nie jest trudna czynność. No Natalia, co ty, trzymaj się cieplutko, do usłyszenia. 10 razy o tym samym. Dziękuję, do widzenia. A w jaki sposób i dlaczego kibicujecie na naszej reprezentacji? Piszcie o tym na naszej stronie voxfm.pl. Zestawy kibica oczywiście cały czas czekają. Basic Element i Culture Club muzycznie w VoxFM już za chwilę. Z ratowaniem życia? To jest całkiem możliwe, ponieważ ta niepozorna ozdoba skrywa niewielki chip, a na nim zapisane są wszystkie najważniejsze informacje, które w razie zagrożenia mogą nam pomóc. Poznajcie, panie i panowie, asystenta ratownika. Projekt opaska asystent ratownika zakłada dostarczenie kluczowych informacji w chwili zagrożenia życia bądź śmierci. Adrian Pikus, czyli jeśli ratownik widzi osobę, która jest na przykład w szoku powypadkowym, nie może się z nią porozumieć, bądź ta osoba zemdlała, to żeby zidentyfikować taką osobę, by mieć jakieś informacje o niej, wystarczy, że zeskanuje tutaj aplikacją, skanuje po prostu tą opaskę i ma komplet informacji o tym pacjencie. I wtedy wie, na co jest ta osoba uczulona, wie, jaki tutaj lek podać, więc żeby nie zaszkodzić, ma tutaj komplet informacji. A w jaki sposób te informacje zapisać na tej opasce? Informacje będzie zapisywać tylko i wyłącznie osoba odpowiedzialna, czyli na przykład lekarz pierwszego kontaktu. Zwykły użytkownik nie będzie miał tutaj możliwości do ingerencji w danych. Tu jest wszystko potrzebne nam, ratownikom, żeby mogli tutaj przystąpić do działania. Skąd możemy wziąć takie opaski? Projekt jest na razie w fazie takiej beta, w fazie wdrożenia na rynek. To jest taka, można powiedzieć, z pozoru zwykła gumowa opaska. Ale niezwykłe jest to, co jest w środku, czyli jakiś czytnik? W środku mamy zwykły chip NFC. To działa na takiej samej zasadzie, co płacenie zbliżeniowo. Tutaj po prostu zbliżamy telefon, wtedy telefon pobudza ten chip, który jest zawarty w środku i sczytuje informacje zapisane na tej opasce.
Informacje na tej opasce są zaszyfrowane specjalnym algorytmem, więc tutaj zwykły użytkownik nie czyta tych informacji. One są zapisane, więc tylko i wyłącznie nasza aplikacja będzie mogła odczytać te informacje. Opaska ta też nie wymaga zasilania bateryjnego, więc tutaj użytkownik nie musi pamiętać, wyładować taką opaskę. Rozmawiała z Adrianem Pikusem Kaja Zemła. Jeśli macie dla niej temat, albo dla Maćka, Karola, Justyny, Marty, Małgosi, piszcie na nawiedzenimaupa.polskieradio.pl. Na pewno się fajnym naukowym tematem zajmiemy. Spory głównie między Chinami a Wietnamem i Chinami a Filipinami. I Filipiny w ostatnim czasie, to już 3 lata temu prawie, złożyły oficjalny wniosek o rozsądzenie sporów przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Wkrótce spodziewamy się orzeczenia. Znając ten najwyższy organ sądowniczy ONZ, orzeczenie będzie salomonowe. Że i tu, i tu. Czyli połowa wasza, połowa nasza. Właśnie, natomiast Chiny absolutnie już zapowiedziały, że jakiekolwiek nie będzie to orzeczenie, oni tego nie przyjmują, ponieważ tradycja chińska mówi, że jeśli chodzi o spory terytorialne, to nie żadne organy nadrzędne, czy ponadnarodowe, czy międzynarodowe, tylko negocjacje dwustronne. To samo proponują Wietnamowi, to samo proponują Filipinom, ale Filipiny tego nie chcą i poza tym chyba mają rację, bo potencjały partnerów są nierówne. I w tym kontekście nadeszła w ubiegłym roku i również w tym zupełnie nowa jakość, ponieważ w ubiegłym roku Amerykanie powrócili do dwóch baz wojskowych, Subic Bay i Clark, na terenie archipelagu filipińskiego, które opuścili w początkach lat 90. po zakończeniu zimnej wojny. To, że wrócili, było sygnałem, że zaczynają budować taki łańcuch, taki naszyjnik wokół Chin, a wiosną tego roku dodali, że będą budowali jeszcze 5 kolejnych baz, w tym jedną na archipelagu Palawan. To polecam panu jako miłośnikowi podróży, jako najciekawszy archipelag wysp tropikalnych w tamtym całym obszarze. Gdzie to jest, w tym miejscu? To jest najbardziej wysunięty obszar Filipin w kierunku Chin, czyli na zachód od Filipin, a na wschód od Chin. I nawet na tym archipelagu, jak mówię, raju tropikalnym, buduje się bazę wojskową, oczywiście morską i dla lotnictwa. No i Amerykanie też wysunęli zupełnie nową koncepcję strategii wojny powietrzno-morskiej na Pacyfiku, co jest uzupełnieniem do już wcześniej ogłoszonego tak zwanego pivotu, czyli tego strategicznego przeosiowania zwrotu z Atlantyku na Pacyfik. No bo wyzwaniem dla nich nawet nie jest Rosja, nie jest zamieszanie, którego jesteśmy świadkami w Unii Europejskiej, tylko są rosnące Chiny, które nagle przestały być spolegliwe, ciche i siedzące w drugim, trzecim rzędzie, tylko pod rządami Xi Jinpinga stały się asertywne, pewne siebie i wychodzące z nowymi koncepcjami, bo to nie tylko te dwa jedwabne szlaki, ale w ślad za tymi jedwabnymi szlakami poszły banki. Najpierw Bank Rozwoju Grupy BRICS, tych państw Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Południowa Afryka. Tam są Chiny oczywiście najważniejsze i ten bank, byłem w jego siedzibie w Szanghaju. A w ubiegłym roku w AIIB, z nazwy azjatyckiej, ale z istoty i pieniędzy chiński, Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, który jest otwartym wyzwaniem znowu dla amerykańskiej dominacji w postaci systemu Bretton Woods, czyli przypomnijmy Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. I nawet teraz mówią, że jeszcze trzeci bank utworzą w ramach Szanghajskiej Organizacji Współpracy. A przypominam, kiedyś nawet raz pamiętam, że z panem dawnośmy rozmawiali, przecież państwem stowarzyszonym z Szanghajską Organizacją Współpracy jest Białoruś, więc 170 kilometrów od
tego studia na wschód. Już jest Szanghajska Organizacja Współpracy. Warto to sobie uświadamiać, bo Chińczycy na Białorusi potężne pieniądze inwestują. Budują tam wielkie parki przemysłowe i metro w Mińsku. Jeszcze nie mazowieckim, tylko białoruskim. Więc warto się temu przyglądać, bo to ma już geostrategiczne znaczenie i dla Amerykanów jest najistotniejsze, bo nagle wyłonił się pretendent do miana hegemona i nie jest nim Rosja, nie jest nim tym bardziej Unia Europejska, tylko zdecydowanie Chiny i stąd mamy to bardzo ostre starcie, już konflikt wręcz wokół Morza Południowochińskiego, ponieważ tamtędy idzie ponad 80% handlu Chin, Japonii i Korei z Europą, z Indiami, z Bliskim Wschodem, z Afryką. Czyli jeżeli kto panuje na tym akwenie, ten dominuje. A dotychczas ten akwen kontrolowali Amerykanie wespół z patrolami japońskimi. A w tej chwili Chińczycy zaczęli budować tam latarnie morskie, lądowiska dla helikopterów, sztuczne wyspy i to są już fakty udowodnione i pierwsi udowodnili to właśnie Filipińczycy, mówiąc, że na rafie koralowej zwanej Scarborough właśnie Chińczycy coś zaczynają robić i nam się to bardzo nie podoba i stąd skierowali sprawę do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Mamy więc poważny konflikt, który ma geopolityczne, geostrategiczne znaczenie i warto częściej na ten temat rozmawiać, bo niby od nas daleko, ale to jest już poważny konflikt zapalny i ja podejrzewam, że oczywiście tak jak w zimnej wojnie nigdy nie doszło do bezpośredniego starcia Stanów Zjednoczonych z ZSRR, ale były proxy wars, były poprzez pośredników. I wojna koreańska, i wojna wietnamska, i gdzieś wojna w Angolii, i wojna w Nikaragui, to były przez podstawione pionki i oby teraz Filipiny czy Wietnam nie stały się, Wietnam zresztą chce, Wietnam szuka parasola amerykańskiego, Filipiny dotychczas pod Benigno Aquino, obecnym prezydentem odchodzącym, też tego chciały, ale nowy prezydent nie jest do końca jasne, jakie będzie stanowisko ani wobec Chin, ani wobec Stanów Zjednoczonych. Ale co, może wybrać albo jednego, albo drugiego, albo lawirowanie. No właśnie, ale każdy z tych... podejrzewam, że Chin nie wybierze, bo wszystko wskazuje na to, że jemu wpływy chińskiej społeczności, bo taka jest oczywiście i na Filipinach, nie podobały się i otwarcie o tym mówił. Więc raczej dwie opcje z trzech przez pana zarysowanych, a więc nie prochińska, tylko albo proamerykańska, albo lawirowanie. Tym bardziej, że to lawirowanie może być jeszcze w stosunku do Japonii coraz bardziej tam zaangażowanej. A Japonia jest największym inwestorem i ma najwięcej zakładów w Azji Południowo-Wschodniej typu offshore właśnie na terenie Filipin. Sam widziałem takie zakłady, gdzie te Filipinki i tamtejsza tania siła robocza w niewolniczych zupełnie warunkach dla firm japońskich pracuje. A Australia, panie profesorze? Australia też jest w tej grze jak najbardziej. Australia ma poważny problem, dlatego że formalnie jest sojusznikiem oczywiście Zachodu i ma system wartości zdecydowanie zachodni. Natomiast największym partnerem w ostatnim dziesięcioleciu dla Australii handlowym i finansowym stały się Chiny. Chińska Republika Ludowa. Formalnie rzecz biorąc, Australia staje się częścią tego wianuszka, tego naszyjnika, o którym mówiłem, ponieważ Amerykanie po raz pierwszy znowu po II wojnie światowej postawili tam bazy wojskowe, czego wcześniej nawet w ramach, kto o takim pamięta, był taki sojusz formalnie do dziś na papierze istnieje, ANZUS, Australia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, no i ożywiono ten już nieżywy organizm czy instytucję i w ramach niego pobudowano nowe bazy amerykańskie, co świadczy, że Amerykanie robią wszystko, żeby Australia była po stronie amerykańskiej, ale Australijczycy właśnie zaczynają trochę lawirować, tak jak to pan zauważył, ponieważ wiedzą, że mają no, dużo do stracenia, gdyby otwarcie się przeciwko Chinom postawili. I to jest w ogóle dylemat całego ASEAN-u, Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, bo wszystkie te państwa teraz mają duży geostrategiczny zgryz, za kim się tak naprawdę opowiedzieć, z kim najbardziej wchodzić w relacje o charakterze gospodarczo-biznesowym czy finansowym.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję. Profesor Bogdan Góralczyk, sinolog, politolog, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Był ambasador RP w Królestwie Tajlandii, Republice Fin i Związku Myanmar. Był państwa i moim gościem. Filipin. Co powiedziałem? Filipin, dobrze. Filip z konopi wyskoczył panu. Informacje już... A Myanmar nie, bo my mówimy Myanmy. Już Myanmy. Tak, my mamy oficjalną nazwę Myanmar. W Związku Myanmy. Informacje już za kilka minut o godzinie 12. Po informacjach Mikołaj Lizut i jego program, a dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara, realizował Krzysztof Woźniak. Owczarek. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Właśnie całej to my nie chcemy, całej to my nie chcemy. Mirosława Wrześniowska nie pozwoliła. Książki też całej się nie czyta, tylko czyta się to co trzeba, a nie całej. Całej to wiesz, dla pazernych, dla chciwych, to się mówi, od deski do deski. Ale to wiecie państwo, człowiek powinien, jak się uczy, to musi być jakaś filozofia tego uczenia się. A nie tak czytać, kaśleć, aby kaśleć, chrumczeć, aby chrumczeć, do czego Warszawa to ma trapę. Do kaślenia, do chrumczenia, jak Żydowi, moherowi, ponadokuczać sobie, przeszkodzić, aby to. Teraz widzicie państwo, że jest przerwa. W naszym Radiu Koncita jest przerwa. 31 maja, minęło południe. Informacje TOK FM. Małgorzata Mostowiec. Minister zdrowia niespodziewanie odwiedził strajkujące pielęgniarki w Centrum Zdrowia Dziecka. ONZ zaktualizowało dane na temat zaginionych migrantów na Morzu Śródziemnym. Jens Stoltenberg o siłach NATO w Polsce. Minister zdrowia i jego dwaj zastępcy od ponad godziny rozmawiają ze strajkującymi pielęgniarkami z Centrum Zdrowia Dziecka. To była spontaniczna decyzja. Konstanty Radziwiłł wcześniej zapowiadał, że nie wybiera się do szpitala. Najwidoczniej jednak zmienił zdanie. Na miejscu w centrum jest też reporter TOK FM Rok Kowalski. Roku, powiedz, dzień dobry. Minister przyjechał do szpitala z gotowymi propozycjami. Tego, czy minister ma sprecyzowany pomysł na rozwiązanie konfliktu, na razie nie wiadomo. Na pewno będzie przekonywał pielęgniarki do tego, żeby wróciły do pracy i łóżek pacjentów. Wraz z ministrem do centrum przyjechało także dwóch jego zastępców. Wspólnie rozmawiają ze strajkującymi, a następnie prawdopodobnie zorganizowane zostanie spotkanie trójstronne z dyrekcją szpitala. Konstanty Radziwiłł przyjmie więc najpewniej rolę mediatora, a to zmiana w porównaniu do wcześniejszych działań. Od początku strajku szef resortu starał się nie zabierać głosu w dyskusji, a jeśli już, to stawał raczej po stronie dyrekcji szpitala. Nieoficjalnie wiadomo, że pielęgniarki łatwo ze strajku się nie wycofają, bo jak podkreślają, protest zaszedł za daleko i ustąpienie w tej chwili byłoby bezsensowne. Efekt dzisiejszych rozmów poznamy najprawdopodobniej około 14, bo już o 15 minister ma wziąć udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia, zwołanej właśnie w związku z kryzysem w Centrum Zdrowia Dziecka. To był Rok Kowalski, rozmowa w Centrum Zdrowia Dziecka. Słuchasz informacji TOK FM. W ubiegłym tygodniu podczas przeprawy przez Morze Śródziemne zginęło co najmniej 880 osób. Biuro Wysokiego Komisarza do Spraw Uchodźców zaktualizowało dane po przeprowadzeniu rozmów z ocalałymi rozbitkami, których przewieziono do Włoch. Informując o tym, rzecznik UNHCR-u William Spindler stwierdził, że ten rok jest szczególnie, jak to ujął, zabójczy. W Morzu Śródziemnym utonęło już ponad 2,5 tysiąca migrantów. W tym samym okresie ofiar było 1855. Spindler dodał, że przemytnicy pakują ludzi na łodzie, które ledwo nadają się do przeprawy przez morze, a te po odbiciu od brzegu najczęściej od razu nadają sygnał SOS. Polska może liczyć na zwiększoną obecność sił NATO na swoim terytorium. Jens Stoltenberg potwierdził to po spotkaniu z szefem MON-u Antonim Macierewiczem. Zaznaczył też, że lipcowy szczyt paktu w Warszawie odbędzie się w czasach światowego kryzysu bezpieczeństwa, co jest dobrze rozumiane w naszym kraju. Szef sojuszu dopina ostatnie kwestie dotyczące tego szczytu. Przed nim jeszcze rozmowa z premier Beatą Szydło i ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim. Tomasz Węskę. Stoltenberg podkreśla, że NATO musi dziś podejmować wyzwania największe od czasów zimnej wojny. Jednocześnie zaznacza, że sojusz sukcesywnie wzmacnia swoją obecność na
na wschodniej flance, przenosząc siły i rozwijając lokalne ośrodki szkolenia i dowództwa, jak w Bydgoszczy. Wszystkie te decyzje mają charakter obronny i wzmacniają sojusz. Podczas warszawskiego szczytu podejmiemy kolejne kroki, zwiększając obecność u naszych wschodnich partnerów rotacyjnymi międzynarodowymi siłami sprzymierzonymi i rozmieszczeniem sprzętu, także w Polsce. Słowa Stoltenberga rozwinął Antoni Macierewicz, mówiąc o czterech grupach batalionowych stacjonujących rotacyjnie w czterech krajach wschodniej flanki NATO, w tym w Polsce. To jest więcej niż batalion, ponad 1000 żołnierzy, a wraz z dodatkowymi jednostkami wsparcia zapewne jeszcze więcej. Na razie nie wiadomo jednak, gdzie wojska miałyby stacjonować. Tomasz Pęskę, TOK FM. Zdaniem ministra Zbigniewa Ziobry, krakowski sąd, odmawiając wydania Romana Polańskiego Amerykanom, w rażący sposób naruszył umowę o ekstradycji zawartą pomiędzy Polską a USA, stąd zapowiedź wniesienia kasacji od tego wyroku. Minister uznał, że skoro sąd po pierwsze błędnie przyjął, że zarzucane reżyserowi przestępstwa uległy przedawnieniu w Polsce, a tymczasem nie uległy one przedawnieniu w Stanach. Poza tym wybiórczo ocenił zgromadzone dowody i uznał, że Polański odbył już karę za zarzucane mu przestępstwa i to z nawiązką, z czym Ziobro się nie zgadza. Tej decyzji ministra mogliśmy się spodziewać, bo jeszcze przed objęciem urzędu mówił on, że wobec oskarżanego o gwałt na dziecku Polańskiego nie można stosować taryfy ulgowej, z czym zgadza się minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Roman Polański niewątpliwie jest wybitnym reżyserem i wybitnym artystą, ale należy oddzielić tę sferę od sfery łamania prawa i każdy niezależnie od swojego statusu społecznego powinien ponieść konsekwencje łamania prawa. Na Polańskim od blisko 40 lat ciążą oskarżenia o seks z nieletnią. Reżyser zawarł z pokrzywdzoną i prokuraturą ugodę przed amerykańskim sądem, ale gdy uznał, że sędzia jej nie dotrzyma, uciekł z USA do Europy. To są informacje Radia TOK FM, a w nich sport. Nasi siatkarze kontynuują walkę o olimpijską kwalifikację. Po dwóch wygranych, ale bardzo ciężkich meczach, dziś mniej więcej za 20 minut zmierzą się z gospodarzami turnieju w Tokio, czyli z Japonią. Krzysztof Sendecki. Mecze z Kanadą i Francją kosztowały zawodników Stefana Antigi sporo sił, a kibiców sporo nerwów. Biało-czerwoni ostatecznie wygrali oba spotkania 3-2 i są bardzo blisko zapewnienia sobie gry na Igrzyskach Olimpijskich, mówi Fabian Drzyzga. Mamy tą przewagę, że mamy wyrównany zespół, 14 zawodników. Każdy, kto wchodzi, może coś wnieść nowego. Fajnie, że wygraliśmy w końcu z Francuzami, gdzie ostatnio z nimi troszkę się męczyliśmy. Fajnie byłoby też wygrać z Japonią. Zadanie nie powinno być trudne. Japończycy co prawda pokonali Wenezuelę, ale też gładko przegrali z Chinami. Analizuje statystyk kadry Oskar Kaczmarczyk. Nie grają jakieś skomplikowanej siatkówki, dość szybko, ze słabym serwisem. Po meczu z Japonią w Tokio biało-czerwonych czekają jeszcze 4 spotkania. Krzysztof Sendecki, TOK FM. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, kolejne informacje w radiu TOK FM o 12.20. Pogoda. Poza Śląskiem i Wybrzeżem Środkowym dziś wszędzie burze, także z gradem, do tego deszcz i słońce od czasu do czasu wyglądające zza chmur. W Trójmieście i w Lublinie 24 stopnie, we Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie, Łodzi i Białymstoku 25, w Szczecinie, Poznaniu, Elblągu, Toruniu, Warszawie, Kielcach, Krakowie oraz w Opolu 26, a w Częstochowie, Płocku i Radomiu 27 stopni. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Teraz na poważnie. 6 minut po godzinie 12:00 kłania się Państwu Mikołaj Lizut, a moim Państwa gościem jest Elżbieta Cichocka, publicystka Gazety Wyborczej. Witaj, Elu. Dzień dobry. Od ponad godziny minister zdrowia Konstanty Radziwiłł i jego dwaj zastępcy prowadzą rozmowy ze strajkującymi pielęgniarkami w Centrum Zdrowia Dziecka. Jakie jest podłoże tego konfliktu? Przypomnijmy, że od 8 dni pielęgniarki nie pracują, nie są przy małych pacjentach. Podłoże tego konfliktu to ja bym wyznaczyła na mniej więcej 25 lat temu, ponieważ od tego czasu ciągle istnieje problem płac pielęgniarek. One są bardzo źle wynagradzane. Co więcej, wszystkie oszczędności w służbie zdrowia, w systemie ochrony zdrowia w dużym stopniu odbywały się ich kosztem. Czyli zwalnianie pielęgniarek, przez co miały znacznie cięższą pracę, nie podnoszenie im pensji na tyle, żeby były wynagradzane w jakby właściwie w stosunku do swoich obowiązków, kompetencji i obciążenia pracą. Te konflikty
No niestety, zdaje się, że musiało wybuchnąć coś takiego, żeby doszło do spotkania ministra w placówce, która należy do niego, bo to jest znacznie szerszy problem. Tu nie wystarczy dosypać pieniędzy jednorazowo. Tu należałoby systemowo rozwiązać problem pediatrycznych szpitali wysokospecjalistycznych, które toną. I żadne oszczędności na płacach pielęgniarek nie pomogą, a powiedziałabym, że wręcz pogorszą sytuację, bo po pierwsze dzieci są gorzej zaopiekowane, a po drugie pielęgniarki są coraz bardziej obciążone pracą. No tak, ale z tego co ja rozumiem, pielęgniarki z Centrum Zdrowia Dziecka mówią tak. Mamy oczywiście postulat płacowy, ale nie on jest istotą rzeczy. No nie może być tak, nie da się pracować, jeżeli na jedną pielęgniarkę przypada 30 pacjentów. To jest absurd, bo nie dajemy rady. Padamy no. Ze zmęczenia, padamy na twarz. No i właśnie to jest sedno tego konfliktu, dlatego...